No tak, już nikt nie nagrywa przecież. Znaczy ja nagrywam, ale nie, dobra, nie, nie obgadujemy, tylko kurde, wstyd mi było wczoraj. Taka była zadyma straszna wczoraj. Ale No nie, słyszałem, powiem że wam... była zadyma, akurat nie mogłem słuchać, nie zbytnio. Powiem wam szczerze, że nie, no mam żal do Janysa, że tak się zachowywał, nie. Nie sam, przywróciłam mu administratora i dlatego, że ja potrzebuję po prostu tych administratorów. I chciałam, żeby tam z Rafatusem tu ustalił to spotkanie. No i widzicie, dzisiaj się odzywał, no nie. Ale tak po prostu wyciągnęłam wnioski, że Janys, czyli Kornel, jest młody chłopak, on ma 28 lat. Nie można od takiej osoby oczekiwać tam też panowania nad emocjami i tak dalej, nie? Bo wczoraj się po prostu coś wydarzyło, co zdenerwowało Janysa i mnie i dlatego była taka straszna awantura na tym kanale głosowym. Ja nie za bardzo mogę wam powiedzieć tak do końca, co tam się wydarzyło. Musicie mi uwierzyć na słowo, że coś tam się stało. To pociągnęło za sobą lawinę zdarzeń. No i... Ale mam żal do Janysa, że tak krzyczał na Marka, no to przesadził naprawdę. A ja z kolei krzyczałam na Janysa, no to też nieźle przesadziłam. Trzeba było go wyciszyć, tak. Zamiast się na niego wydzierać. No mnie nie było, na poprzedniej jeszcze to jak Janys, to zaczęliście się ten być zbyt emocjonalni, to wyciszyłem Janysa, potem go przepraszałem, żeby nie dostać bana za miutowanie Janysa. Bo ty to jest... możesz, a ty możesz wyciszyć administratora? No wtedy miałem tylko lektora i mogłem, więc jakby się zdziwiłem, ale już prawie był krzyk, więc jakby go no, wyciszyłem na mi minutkę. Się wydaje mi się, że lektor nie może administratora wyciszyć, bo ty masz rangę niżej. No nie wiem, ale prokurator może widocznie, no to mam ci powiedzieć. Nie, ale wszystko jest w porządku, przecież Janys wrócił, obiecał piwko dla Marka, więc chyba się tam pogodzą. Marek chyba też jest jakby... Nie, no na pewno nigdzie tutaj się nie wyżalał, że mu jest źle, więc chyba to jest okej. Okay. Znaczy wątpię, żeby się pogodzili, bo widzisz, że Marek się w ogóle dzisiaj nie odezwał przez całą głosówkę, więc... No ale mógł się odezwać, mógł napisać coś w złości, ani tego nie zrobił, więc chyba jest w porządku, nie? Nie, no chyba nie właśnie. No nie wiem, no w każdym razie ten, mogło być gorzej. Mi się wydaje, że tylko ja mogę wyciszać, bo ja mam funkcję tego administratora takiego najwyższego. I Buziaczek, nie? No to może Buziaczek to zrobił, nie wiem, a w każdym razie był wyciszony przez chwilę, na pewno. No, tak, albo, tak. Albo po prostu wtedy się nie odzywał przez chwilę, to może tak się no, zgrało. Tak, tak, bo ty nie możesz. W każdym razie wczoraj było nerwowo, tak? A co myślisz o tej współpracy z proboszczem albo z psychotropem? Co o nich w ogóle myślisz? Nie, ja się, no, ja najwyżej mogę się zdecydować na nagranie jakiegoś wywiadu, reportażu, rozmowy. Interesuje mnie życie, życiorysy takich ludzi, kim oni są, dlaczego się zainteresowali akurat taką pracą. Bo ja na przykład bardzo mnie to interesuje, że ja odnajduję to, jacy ludzie są w dorosłym życiu, czym się interesują w genezie, w ich pochodzeniu, w dzieciństwie. O, lubię takie po prostu doszukiwać się powiązań. Natomiast wspólny live z proboszczem czy z tym psychotropem to nie wchodzi w grę, bo ja bym się czuła niekomfortowo. Dlatego, że no nie mogę w 100% przewidzieć, co oni zrobią, prawda? No właśnie, nie boisz się, że oni po prostu próbują cię wykorzystać, no bo nie wiem jak proboszcz, on chyba ma dość duży fame, ale psychotrop to ma na przykład bardzo mało widzów na streamach. On podobno na Instagramie ma dużo, ale ogólnie to chodzi o to, że ja nie, ja to w ogóle nie ma mowy, żebym z kimś live'owała, kogo nie znam, komu nie ufam. To mógłby coś głupiego zrobić, postawić mnie w jakiejś głupiej sytuacji, ośmieszyć mnie, nie wiem, zniszczyć mi sprzęt, zaatakować mnie, źle się do mnie odnieść.
oni są obaj dosyć wulgarni i ja nie będę przecież będę rozmawiać z widzami, a on zacznie. Teraz dzisiaj była taka sytuacja z proboszczem, że on ktoś tam coś powiedział, a on mówi, że tam komuś przypierdoli, że jakby był przy nim, to by mu z liścia przyłożył i takie, można powiedzieć, groźby, nie? Groźby. No to ale grożenie... No tak, ale to są słowa. To no nie, no, ale grożenie... Ale Janys też mówił ale tak. Ale grożenie jest karalne i to można... Ktoś jest może karalne, zgłosić... Jest karalne, jeśli okoliczności uzasadniają, że groźba była realna. A może zgłosić. Może, ktoś może zgłosić live'a i live zniknie, prawda? Czy tam nagranie... Na kilka dni zniknie, nie? Na jakiś czas, no ale to... potem wróci. To po jaką cholerę mam poświęcać czas, zrobić coś, co potem nie zostanie to zapisane, bo zostało złamane prawo, także, a poza tym ja nie... Nie, jeśli nie pobiję, to prawo nie jest złamane, tylko YouTube ściągnie na kilka dni, trzeba będzie się odwołać. Ale można, lepiej nie przeklinać, tak? Lepiej nie grozić, po prostu, bo są takie sytuacje, że ktoś powie coś złości, jakieś groźby, a potem ta osoba zostanie pobita przez inną osobę i było przewalone. Ale to nie jest tak właśnie łatwo. Bo jak ci YouTube już usunie film, to oni nie zawsze, oni już ci raczej nie chcą przywracać, bo tam jest ciężko się odwołać od tego, więc... No nie jest łatwo, dlatego trzeba będzie zrobić ten, wyciszać proboszcza, jak będzie groził. Odwołanie ma tylko sens, jak film jest, masz tam kilka dni na odpowiedź, czy tam złamałeś prawo, czy nie, póki on jest jeszcze widoczny. Jak oni już usuną, to jest już bardzo ciężko odwrócić. Ale ja... Nie, bo ja po prostu mówię szczerze, że ja chcę z kimś po prostu live'ować na poziomie wyższym niż ja. Jako youtuber, jako technicznie i w ogóle. Po prostu chcę skorzystać wizerunkowo i pod każdym względem, nie? A nie, żeby ktoś korzystał we współpracy ze mną, no bo było tak trochę z Markiem, nie? Że on, prawda, nie miał żadnego doświadczenia, robiliśmy te filmy. Ja właściwie wszystko markowałam, firmowałam, organizowałam, robiłam. On tam w ogóle wiele nie wkładał w organizację, przygotowania, technicznie nic go nie interesowało. To było takie jałowe, bo po prostu ta współpraca się nie rozwijała, prawda? Filmy nie stawały się coraz fajniejsze, live'y i w efekcie teraz jest taka sytuacja, że ja postanowiłam, że już nie będę robić z Markiem ani zdjęć, ani filmów, ani live'ów. Nawet jeśli byśmy się spotkali, to nie będę nic robić, bo to się po prostu znudziło i to w ogóle nie ma sensu, bo ludzie nam dokuczają, hejtują nas, są różne jakieś przykre sytuacje. Także to jest koniec. Ostatnie nagrania, zdjęcia, teksty to było lato i to jest po prostu zamknięty rozdział dla mnie całkowicie, ta współpraca. A jeżeli będziemy cokolwiek robić razem, to ja po prostu się do tego nawet nie przyznam. Więc współpracy już nie będzie. Więc ja muszę po prostu z kimś współpracę nawiązać, kto mnie będzie rozwijał, nie? To mnie na jakieś nowe płaszczyzny wyniesie. Tylko, że to jest ciężko, bo ci jacyś bardziej znani youtuberzy, to oni już mają jakichś swoich agentów. Kurwa. Dobra, miałam mnie przeklinać. Ciężko jest kogoś fajnego znaleźć, ale nie... Jakbym miała wybierać między psychotropem a proboszczem, to już bym wolała z tym proboszczem nagrywać, bo ja się tego psychotropa po prostu boję. On mnie przeraża. On ma podobno oczy wytatuowane, gałki oczne na czarno. No, nieźle. Jest cały wytatuowany, włosy ma zafarbowane na czarno, ubiera się na czarno. Czyli to jest, tak mi wygląda na jakieś zainteresowanie satanizmem trochę, nie? Możliwe. Nie znam człowieka zbytnio, więc jakby nie będę się wypowiadał. I wiesz, spotkam się potem z nim, będzie mi kazał pić krew, albo mnie złoży w ofierze, nie? No cholera wie, po prostu. Nie, to już łatwiej z proboszczem chyba. Wciągnie mnie do jakiejś sekty satanistycznej. No nie, no ja się trochę boję, nie? Nie znam faceta, ale poza tym jest taki bardzo wulgarny zachowania i no po prostu boję się go, no, bo kurde, już wolałabym tego proboszcza.
Ale nie, ja sobie muszę znaleźć jakiegoś takiego fajnego youtubera, żeby sobie go po prostu poderwać, mieć z nim jakiś romans i sobie nagrywać. To by było fajne. A nie jakiegoś takiego... Żeby był ciekawy, atrakcyjny i niezajęty, nie? To ciężko, ciężko. Ale kogo się znajdzie? Jest ten... A ten Konopski, to młody chłopak, ładny, nie wiem czy ma dziewczynę, jest z Wrocławia, co mnie irytuje, ale ma duże zasięgi, ale to nie wiem, czy ciężko będzie, ciężko. Ale nie, no z drugiej strony nie mogę się ograniczać, to przecież może też być ktoś, kto ma dziewczynę, a przyjaźnić się przecież można i nagrywać razem, nie? Można, można. Jak ty na przykład, prawda? Masz tam jakieś dziewczyny, a można przecież z tobą nagrywać, nie? No można, no. Nie, no na przykład ten rozmawiałem z proboszczem, że fajnie byłoby coś nagrać albo się spotkać. I na przykład no, na ten moment, no nie znam tego psotropa, może też tylko się wydaje, że jest taki niefajny. Ale no, nie wiem, no proboszcz no, lubi alkohol, to chyba nie każdy widzi i wie, jak o nim słyszał, ale no co w tym złego? Teraz jedyne, co ostatnio zrobił takiego strasznego, to się chyba wypierdzielił wychodząc z izby i sobie sam zrobił tam jakąś rankę na twarzy, no i komu to przeszkadza? O. Nie, nie. Ja myślę, że ja muszę mu powiedzieć wprost, że ja live'a nie. On ma prawo wiedzieć, na czym stoi, że live'a nie będę z nim robić, ale mogę jakiś tam reportaż, coś. Ale wywiad był chyba tam też się na to zgadzał. A jak to będzie... Zaprosiłam dzisiaj, no i tyle, nie? A live'ów nie, mi się nie chce, ja nie mam czasu po prostu. No też łatwiej, nie? Kontrolowane miejsce jakieś może być publiczne, tak żeby nie było, że ktoś się czepi. Jak faktycznie by... Nie, no, nie, wątpię, nie, live'ów nie będę ale, robić. Ale mówię o filmiku z proboszczem, tak? Jakiś reportaż czy wywiad. No, ale na razie... Na kałkach na przykład. Chodzi o to, że on też nie jest jakiś tam znany, żeby ktoś to oglądał, nie? No nie wiem, no w sensie, no jakiś, no nie jest największym youtuberem, ale ma sporo tych oglądnięć, no zbiera. Jakby to też, nie wiem. No trzeba, czegoś trzeba zacząć, nie? Lepiej zrobić z kimś mniej znanym, a potem kogoś bardziej znanego, niż nie robić nic, nie? A wydaje się, że będzie się trzymał słowa, czyli no nie, powiedział, że będzie cześć, bo ja mu wierzę. Ale mówię tu o filmiku cały czas, tak? Bo live to inna sprawa. Słuchajcie, kochani widzowie, no to co? Poodezwijcie się coś. Poteczki i ten. No co, dzisiaj było okej, nie? Tylko trochę nudno. Jak są awanturki, to lepiej, to zróbmy jakąś zadymę na koniec. Już jesteśmy we własnym gronie. Pokłóćmy się albo coś. Chyba coś dzisiaj. Poniedziałek chyba, to jest pierwszy dzień roboczy, to nie można tak za wcześnie robić zatem. Albo po prostu poobgadujmy kogoś, albo coś tam. A co mówisz, że można cię wyzywać teraz? Legalnie, bez bana? Słucham? No, że chciałaś dymy robić, to można cię powyzywać na przykład? No mnie to nie bardzo. Janysa też nie, Marka też ale nie. Ale dobra, no to dawaj, a co chciałaś powiedzieć? Że jesteś starą żurą. Kurde, taki głosik masz milutki i ci się zachciało wyzywać kogoś na ten po 2 godzinach rozmowy. Ale mówisz serio, czy sobie żarty robisz? Nie no, śmieję się, nigdy bym cię nie wyzywał. Ela, ja chciałem pytanie zadać. No, no. Bo przypominałaś dzisiaj o wczorajszej dramie z Janysem. Ja takie mam pytanie trochę niedyskretne, bo Janys w sumie powiedział to, co myśli o Marku, tak? No. I myślę, że poniekąd znając się trochę z tobą, dużo z tobą rozmawiając, też może zaobserwował jakieś rzeczy, których ty może nie dostrzegasz. Czy uważasz, że to jest słuszne, że Janys powiedział, że Marek jest jakimś tam nieodpowiednim dla ciebie gościem, czy nie? No ja przesłuchiwałam dzisiaj tą głosówkę, czy wczoraj nawet. Wczoraj chyba przesłuchiwałam, tak? W nocy.
bo Janek stwierdził, że Marek nie jest dla ciebie, jest głupi, coś tam, no nieważne, już obrażał go, to już nie chcę w to wchodzić, ale że może on faktycznie ma rację, że trochę może Marek nie jest odpowiednią osobą dla ciebie. Może ktoś inny byłby lepszy. Znaczy ja powiem wam, że no tak teraz już nie ma nikogo, to tak mogę trochę więcej powiedzieć. Po prostu Marek mi tam napisał coś miłego w niedzielę i ja zrobiłam screena tej wiadomości i dałam na tą naszą grupę, mamy grupę administratorską na Messengerze, gdzie sobie tam dyskutujemy o tym, co się dzieje na Discordzie i tak dalej. No i ja zdałam screena, że Marek mi tam napisał coś miłego. Napisałam tym moim administratorom, że dzisiaj mi akurat napisał coś miłego, no i w związku z czym go należy jakoś fajnie traktować, tym bardziej chronić, nie? Tak samo jak tydzień wcześniej, kiedy mi napisał jakieś wyzwiska, no to też tam zrobiłam screena i dałam na tą grupę naszą prywatną administratorów na Messengerze i się pokazałam, zobaczcie, co mi Marek napisał, strasznie mi jest przykro, i zaczęli mnie ci admini pocieszać, nie? Więc żeby uniknąć, bo obiecałam, że nie będę już na forum publicznym tam bez boku internet mówić, nie, o tych relacjach, a miałam taką potrzebę się zwierzenia po prostu, co tam się między nami dzieje, no to sobie po prostu dałam tego screena, no. Jednego czy nawet dwa, a to nie jest ten, co akurat się pojawił w internecie, tylko tam jakieś między nami po prostu rozmowa. No i Janek to przeczytał. No i się tym strasznie zdenerwował, no bo on z tego, co ja mówiłam, no to uważał, że to już jest koniec tej znajomości, że już my jesteśmy pokłóceni i tak dalej, prawda? A z tego screena wynikało coś innego. Więc on się po prostu zdenerwował, tym moim zdaniem. Tam wypił sobie tych piw parę i się po prostu wkurzył i zaczął wystąpić. Wystąpił wbrew moim interesom, bo zaczął Marka atakować, po to, żeby nas znowu skłócić. Się pyta, czy może wejść, bo może poddymić. Nie, ale my nie chcemy dymów, więc po prostu... nie, nie, bo to wiesz... To już nieaktualne. No, akurat tam na te tematy nie chcemy rozmawiać, wolimy tak po prostu w naszym gronie, nie? No i tam parę razy przyłapałam Janysa na takich działaniach po prostu sprzecznych z moimi interesami, nie? Ale on ma taki syndrom... on się mną nie interesuje tak naprawdę, ja mu się nie podobam, bo różnica wieku między nami jest duża, daleko mieszkam i tak dalej, nie? Tylko on jest taki, sam jest, po sobie ktoś flirtuje i on się czuje wtedy tak niekomfortowo, no nie? On od samego początku tak naprawdę z nim rozmawiałam o Marku, to zawsze mnie tam cieszał, radził, co powinnam zrobić, żeby się z Markiem nie kłócić i tak dalej, ale czułam, że on, tak mu jest przykro, że o tym gadamy, bo czuł się tak niekomfortowo, nie? Że trochę zazdrosny, a trochę w ogóle zły, że ktoś kogoś ma, a on nie ma i tak dalej, no i... No, a teraz tak mówisz o Janysie. Doszłam do wniosku, że przestanę go w ogóle informować o tych relacjach z Markiem, ani tych moich administratorów, tak jak wszystkich ludzi z zewnątrz, żeby uniknąć takich sytuacji, jak była wczoraj, na przyszłość. Odbanować tą UW? A któryś z administratorów pyta? Tak. Rachel czy Angie? Zgadnij. Nie, bo nie poznaję po głosie, ale nie, nie, wiesz co, bo będę pytać, będę rozmawiać o Marku albo coś takiego, a ja nie chcę tego. Ale to Ela, chciałeś, żeby zadawać pytania. No, tak coś by się podziało wtedy. Nie, ale wiesz, my się fajnie czujemy tutaj w naszym gronie po prostu. Ale można by spróbować. Nie, bo zacznie zadawać jakieś niewygodne pytania. Nie, bo nie chcę po prostu, bo kiedyś tam się przysłuchiwałam jej rozmowie i ona tam parę razy powiedziała do Marka czy tam do kogoś, że jej jest mnie żal. Że on tam mnie źle traktuje, że jej jest mnie żal. A ja nie chcę, żeby komuś było mnie żal.
Bo każdy ma swoje życie, jak i swoje sprawy, dlatego ja mam się czuć tak, że komuś jest mnie żal. Przecież ja jestem Queen of the Hated, to jest mój gang. Kurde, ja tutaj nie mam być, ja tu nie jestem po to, żeby ludzie mnie żałowali, tylko żeby mnie podziwiali, prawda? Żeby im nie było mnie żal, nie? Ja nie chcę po prostu budzić żalu. Poza tym, to jest jedna rzecz, a druga, że no po prostu tak jak mówiłam, tam Marek dużo rzeczy takich robił takie wrażenie, jakieś różne informacje, co nie miały pokrycia z prawdą, z rzeczywistością i to ludziom się wydawało, że wiedzą, co jest między nami, a tak naprawdę nie wiedzieli, no nie? I przez to potem ja musiałam słuchać, że komuś jest mnie żal, że czemu ja się daję poniżać, jakieś takie różne rzeczy, nie? A to po prostu w rzeczywistości, jak jest między nami, to tego nikt nie wie i po to ja się mam też tłumaczyć i odpowiadać za te sytuacje różne, co Marek tam dość inscenizuje. Dlatego doszłam do wniosku, że fajnie będzie rzeczywiście trzymać się. Udało mi się na ostatnim live'ie nie powiedzieć ani słowa o Marku. Nie wiem, czy zauważyliście. Nie wiem, jak to się w ogóle stało. Zapomniałam sobie o nim w ogóle przez cały live. Fajnie by było przestać po prostu o nim mówić, nie? Bo to już jest taki temat, moim zdaniem, wyczerpany, nie? Jałowy. Ale z tego powodu nie chcę mówić, bo nie chcę już tego wszystkiego przeżywać. Nie mówiłam nic o Marku na live'ie. Przestali mi wysyłać chamskie donate o nim, no bo skoro nie mówiłam, to nie dokuczali, no nie? Muszę wam powiedzieć, że był na mnie zły, że nic o nim nie mówiłam. Taki rozżalony, dlatego się teraz w ogóle nie odzywał. A ja nie wiedziałam za bardzo, co mam mówić, bo tak, jak mówię, powiem choćby z jedno złe zdanie o nim, to on od razu jest, obraża się. A jak znowu powiem coś miłego, to cała grupa ludzi się rzuca i zaczyna dokuczać mnie i jemu, więc po prostu nie za bardzo wiem, co mam powiedzieć, nie? Boję się powiedzieć cokolwiek. Coś dobrego, jak powiem, to zaraz mnie napadną. Tylko lubię. Jak go skrytykuję, to mnie ludzie napadną i on się pogniewa, że go krytykuję. No i kurwa, co mam mówić? Po prostu nie wiem. No masz mówić prawdę, no bo czasami Marek nie w porządku się zachowuje i też jak powiesz o tym, że zachował się nie w porządku, to nie znaczy, że go obrażasz, tylko po prostu stwierdzasz fakt, że zachował się źle w danym momencie, tak? Nie, ja właśnie po prostu już nie chcę, niech to będzie zamknięty rozdział, to co dalej się będzie działo, to chciałabym, żeby to już było na przestrzeni prywatnej między nami. Dlatego nie, po prostu doszłam do takiego wniosku też po tej wczorajszej awanturze, że no niestety okazało się, że nie mogę się zwierzać, prawda, nie mogę się zwierzać na forum publicznym, no bo są afery, setki ludzi reaguje, prawda? No więc przeniosłam to prywatnie na grupę administratorską, to jeden administrator się odpalił, zrobił taką zadymę, że nakrzyczał na Marka, ja na niego i tak dalej, nie? Więc teraz mam nauczkę, że w ogóle nie mogę już powiedzieć nikomu nic. No. Więc ja po prostu postanowiłam, jak ja Janysowi nic nie powiem, czy ja z Markiem rozmawiam, czy nie. Do mnie lubi, czy nie lubi, czy do mnie pisze, czy nie pisze, czy dzwoni, czy nie dzwoni. Bo jak mu powiem mu, że rozmawiałam z Markiem i był dla mnie miły, no to cholera wie, co on zrobi, prawda? Tak samo jest, jak napiszę na Discordzie, czy powiem na live, że Marek coś dla mnie miłego zrobił, no to też po prostu zaraz dostanę jakieś nieprzyjemne donaty, wpisy i tak dalej, więc no strasznie to jest przykre, nie? Nie można się ani pożalić, ani pochwalić. Ale dobra, nieważne, to zostawmy ten temat. Włożyłam sobie tą stronę randkową, ten Tinder, ale kurde, nie wchodzę, tam nie chce mi się. W ogóle tam ani raz nie zajrzałam, ale założę sobie jeszcze na Sympatii, Badu, wszędzie gdzie się da, ale nie chcę, nie będę z tego korzystać. Ja mam tak samo sobie, z Tinderem. To sobie też po prostu napiszę.
No, że nie zaglądasz, nie? Dokładnie. Bo ja tam po prostu weszłam raz, nie? I tam mi tam powysyłali jakieś serduszka, coś, ci faceci, nie? Oglądałam te zdjęcia, kurwa, przeraża mnie to. To mnie przerasta, ja nie dam rady, nie. A miałaś tam jakieś fajne pary? No nie wiem, no może i tak, ale mnie to przeraża. Jakiś obcy facet, nie? Mam czytać, kurde, kim on jest, jak wygląda. Nie. To jest dla mnie krępujące. No to mogłabyś na przykład wysyłać tym mężczyznom linka do Discorda i byś przy okazji sobie robiła fanów nowych. No właśnie, to znaczy, ale oni mogą linka do Discorda mieć, bo ja tam podałam w opisie, kim jestem, to napisałam, że jestem youtuberką, podałam stronę na Facebooku i na YouTube. No i jak oni wejdą na Facebook, to tam co kilka postów, to 2-3 dni jest link na Discorda, nie? Ale mówisz, żeby jeszcze dać link na Discorda, nie? Zaproszenie. No i wtedy by mogli z tobą rozmawiać, ale tutaj. Tutaj, no? Się mniej kontrolowała. No tak, masz rację, no. Zwłaszcza, że tu jestem często, nie? Ale nie, ja nie chcę, słuchajcie, ja nie mam jakiegoś ciśnienia na poznawanie jakichś facetów. Będę chciała to sobie tam jakiegoś o swoje, z tych, których już znam. A trochę mi jest tak głupio, jakieś nowe osoby. Nie, no myślę, że... Kurde, no fajnie by było jakiegoś fajnego youtubera sobie poderwać, upolować. A patrzcie, no to co ja mam zrobić? Tylko ten proboszcz się przyplątał i ten psychotrop. Ale proboszcz chyba też jest zajęty, bo jedynie, że faktycznie może komuś grozić, albo że te groźby mają jakąś szansę realizacji, to jeśli ktoś obraża tam jego bliskich. A także powyzywa, to Janys też tutaj, ja tutaj też groziłem ludziom. Znaczy groziłem. To nie są groźby karalne, bo jest różnica, są groźby karalne i groźby w artach. Znaczy nie na twoim serwerze, ale ogólnie na Discordzie. No wiem. Nie, tak naprawdę, no przywróciłem tą administrację Janysowi, ale powiem wam, że już tak nie będę do niego dzwonić często. Nie będę mu się zwierzać. Już na pewno się nie będę, ani słowa mu o Marku po prostu nie powiem już nigdy. No bo pod tym względem to naprawdę przesadził tutaj. Tym, jak się do Marka za to odnosi. Także po prostu nic nie będę w ogóle na ten temat z tymi moimi administratorami najlepiej rozmawiać. A w ogóle Marek jest tutaj z nami. No, ale on ci nie odzywa, to może śpi, może coś. Dobra, to jak trzeba coś powiedzieć miłego o Marku, a nie dlatego, że jest z nami, tylko on sobie tam czasem odsłuchuje potem te głosówki. To ja powiem, że Marek jest bardzo dobrym pszczelarzem. Ja lubię, jak Marek ma dobry humor, bo on wtedy jest bardzo fajny i mówi różne mądre rzeczy, fajnie się z nim spędza czas. Wczoraj się na przykład na tej głosówce tak spokojnie zachowywał, prawda? Nie denerwował się. I ja lubię, jak on jest taki spokojny, ma dobry humor, nie denerwuje się, jest miły. To wtedy jest tak fajnie, nie? A jak się denerwuje, no to nie lubię. Jeśli chodzi o miłe słowa Marku, no to też Marek przecież ten, to było na live'ie czy na głosówce, nie pamiętam, chyba na głosówce, ten udowodnił, że potrafi pisać, nie tak jak ludzie twierdzą, że nie potrafi się wysłowić. Ale nie, no ja go przecież znam prywatnie,
Ja tak, ale mówię, że to takie miłe, tak? Bo większość ludzi mówi inaczej, że Marek się nie potrafi tak wysłowić, napisać, a akurat nawet wtedy chyba się wyzywał niestety, ale napisał tak, że w tym z polskiego by dostał piątkę za to, ale byłaby skreślona za wyzywanie, czy tam za obrażanie, ale no, Ja go znam prywatnie i z nim mi się zawsze bardzo fajnie rozmawiało i przez telefon i bezpośrednio i mi się wydaje, że jak jest duża liczba osób go po prostu słucha, to on się krępuje wtedy, ma większy wtedy problem, żeby coś powiedzieć czy napisać, zwłaszcza, że potem właśnie ludzie go krytykują, no to wtedy jeszcze gorzej mu to idzie, a tak normalnie jak sobie rozmawiamy, to bardzo fajnie, nie mam żadnych problemów. On bardzo dużo rzeczy umie wyrazić i on się po prostu stresuje, a moim zdaniem tym hejterom właśnie o to chodzi. Bo oni, no widzicie, to nie jest przypadkowe, prawda? Zaczęli go tam krytykować, no to przestał się odzywać. Nie odzywa się, nie bierze udziału w głosówkach, mało pisze. A im o to chodziło, nie? Żeby po prostu zniknął z tego internetu. Nie, im chodziło o to, żeby mieć zabawę jego kosztem i twoim. A teraz mają taki problem, że właśnie Marek sobie odpoczywa, jest cicho i próbują poddymiać i robią jakieś intrygi po to, żeby mieli na co patrzeć. Tak mi się wydaje. Bo tacy ludzie, oni nie potrafią żyć w ciszy, bo wtedy muszą być sami ze sobą. Ojejku, to strasznie pojechałem. Ale no tak to czuję, że po prostu muszą gdzieś mieszać, tylko żeby się nie zająć swoimi problemami, kompleksami, życiem i tak dalej. Ja po prostu chciałam powiedzieć moim widzom coś takiego, że myślę, że się zobaczymy z Markiem. Natomiast nic nie mogę wam więcej powiedzieć, bo jak się zobaczymy, to nie będzie tych live'ów. Zdjęcia i filmy bym chciała zrobić, żeby mieć dla siebie i może po jakimś czasie pokazać. Także nie chciałabym się w ogóle przyznawać do tego, że chcielibyśmy się zobaczyć i że w ogóle do spotkania dojdzie, no nie? Natomiast myślę, że się zobaczymy. Tyle mogę powiedzieć wam tylko. No tylko, że szkoda, że będzie dla mnie bardzo trudna sytuacja, że nie będę mogła się pochwalić, zrobić sobie jakiegoś filmu, live'a w obawie przed tym hejtem, no nie? Bo mi to dużo radości dawało robienie tych filmów, nie wiem, czy zauważyliście, no ale jak mamy potem oboje cierpieć, to bez sensu, nie? To jest trochę tak, jak z moją córką, że też nie mogę jej filmować. Chciałabym, a nie mogę. Marka bym chciała sfilmować, nie mogę. No, ale nie, no to powiedzmy coś miłego na koniec. W każdym razie nie jestem pokłócona z Markiem, więc będzie dobrze. Bo nie będę już filmów. Zdjęć, filmów, live'ów, tekstu. No chyba że hejterzy się uspokoją. To wtedy może, prawda? Jak będzie inna sytuacja. No będę pokazywać najwyżej tam z opóźnieniem. Jeżeli byśmy się faktycznie zobaczyli, prawda? A zawsze jest taka możliwość, że się już nie zobaczymy, bo tego nigdy nie wiadomo. Nie można przewidzieć, prawda? Co się wydarzy. No tak, no nie wiadomo, co będzie, tak? Jeśli się spotkacie, jeśli będziecie chcieli to pokazać, to pokażecie. Jak nie, to nie. Proste, prawda? Ty też masz jakąś dziewczynę, gdzieś tam wyjeżdża. Nigdy nie wiesz, mówię teraz do Maćka, pozna jakiegoś i kogoś innego i ci powie, że się nie zobaczymy, kochanie, czyś pani. No, nie. No tego się nie boję, raczej to nie jest taka kobieta, mam nadzieję. Człowiek nigdy nie wie, co się wydarzy, nie? Ale wiesz, no nie boisz się, a może się tak stać, prawda? Oczywiście no nie to wtedy będę wolny, wtedy będę wolny. Wiesz, no nie można mieć pewności, nie? No, ale czyli tak jak mówię, no administratorom już nic nie powiem o Marku, bo głupio zrobiłam rzecz, że zaczęłam im się zwierzać z tego, co jest między mną a Markiem, no i Janek się tym strasznie zdenerwował. Nie, no po prostu uważam, że on się zdenerwował, bo się zrobił taki zazdrosny, ale nie, że konkretnie o mnie, tylko tak w ogóle, nie?
Nie, no może normalnie się zdenerwował po prostu. Ja też dzień. Na przykład jestem zazdrosna, bo jestem sama. No i załóżmy, że mam koleżankę, nie? I ma jakiegoś faceta, co o nią dba i w ogóle fajnie, rewelacja i tam się całują, przytulają, no i super, nie? No i jest mi przykro i na przykład nie chcę się z nią spotykać, bo nie chcę patrzeć, jak oni się kochają, jak on o nią dba, że gdzieś tam jeżdżą i w ogóle. A nagle ona mi mówi, no ale wiesz, co się okazało, jak kicham? Zdradzał mnie i tam coś opowiada, że coś się stało, że się pokłócili. Tutaj rozbił telewizor i tam jakaś historia, nie? Jakaś dziwna, jak z filmu. No i ja sobie myślę wtedy, no tak, ojej, a no współczuję jej, nie? Płakać mi się chce. A z drugiej strony sobie myślę, no tak, no to nie mam się co martwić, bo ludziom też jest ciężko. Muszę wam powiedzieć, o właśnie, teraz sobie przypomniałam. Zmierzam do tego, że nie ma się co tak ludziom chwalić, że tam jesteś w jakimś szczęśliwym związku, ktoś cię kocha, bo ludzie, którzy są sami, to jest im po prostu przykro. Są zazdrośni o to. Przyjechała do mnie taka dziewczyna, taki mój widz, jakoś tam 2 tygodnie temu, tutaj pod blok, bo do mnie widzowie przychodzą, słuchajcie, ja się budzę rano, czy tam w południe, czy po południu, to ja się muszę ładnie uczesać, ubrać, nawet tam lekko podmalować, bo do mnie przychodzą ludzie bez uprzedzenia, moi widzowie się chcą ze mną fotografować, przywożą mi piwo, chcą ode mnie jakieś ulotki, materiały. Jak jestem w domu, to ja nie chcę, żeby długo czekali, to ja mam 5 minut, żeby się szybko jakoś tam uczesać i schodzę, nie, do ogrodu. No i przyjechała dziewczyna, taka, ale tylko, że ona na szczęście zadzwoniła i przywiozła mi piwo. Zaczęliśmy rozmawiać i tak słyszycie mnie, bo nie wiem, nie chcę gadać do wyłączonego komputera. Jest jeszcze słuchajcie, ktoś? Tak, jest dużo ludzi na głosówce, tylko słuchają po prostu. Więc słuchajcie, taka, no i to było tak ze 3 tygodnie temu. Bardzo ładna dziewczyna, taka w wieku, no nie wiem, koło 30 lat, blondynka. No i sobie rozmawiałyśmy, no nie? Tam między innymi trochę tam o moim życiu, o tam moich związkach i tak dalej. No i w pewnym momencie ona mówi, żebym się nie przejmowała, bo ona też jest sama od 10 lat. A ja mówię, no ale jak to jesteś sama od 10 lat? Przecież ty jesteś taka ładna, młoda, no jak to jesteś sama? A ona mówi, że miała chłopaka 10 lat temu, no i doszło do tragedii. I on umarł i od tej pory nie może sobie nikogo znaleźć, bo z jednej strony nie szuka, z drugiej strony nikt jej nie pasuje i że jest sam. No i ja się ją wtedy zaczęłam pytać o tego chłopaka i ona powiedziała, że po prostu miała tam 20 lat, pojechali sobie w góry, bardzo byli zakochani w sobie i pokłócili się po prostu w nocy o coś i on trzasnął drzwiami i poszedł sobie. I nie było go tą noc, rano go zaczęli szukać, no i okazało się niestety, że po prostu potrącił go samochód, szedł pijany gdzieś tam w górach, jakąś wąską drogą nieoświetloną, potrącił go samochód i zabił. No i ona przeżyła straszną tragedię, no nie, tam będąc, poczucie winy, że awantura i tak dalej, no i ładna dziewczyna, piękna. I 10 lat nie mogło, że dojść do siebie po tej sytuacji, nie może sobie nikogo znaleźć. Także i dlaczego to opowiedziałam, bo nie podaję, prawda, imienia, nazwiska, jak ona wygląda, więc nic tutaj nie zdradziłam. To tak sobie wtedy pomyślałam, że nie ma sensu się tam obwiniać, że żalić, że nie masz nikogo, że tam się z kimś rozstałeś, czy coś ci się przydarzyło. No bo co, popatrzcie. 20-latkowie, nie, mogliby być szczęśliwi za parę lat ślub, studia by skończył, a tu taka sytuacja i jeszcze dziewczyna w ogóle nie może z tego wybrnąć, nie? Ludzie mają różne życiorysy, nie trzeba się po prostu przejmować, jeśli na przykład jesteście sami, chłopak was zostawił, albo dziewczyna, albo nie możecie nikogo znaleźć. Się nie musicie tym po prostu przygnębiać i obwiniać, bo dużo związków się nie udaje z różnych powodów czasami losowych, nie? A, bo tak jak opowiadałaś, są tylko jakieś pozory, że się kochają, przytulają, a potem się okazuje, że ktoś zdradza albo jest nie fair, nie?
Tak, tak. Więc to nie ma tak, że trzeba być w związku, trzeba być dobrym człowiekiem i tyle. Jak komuś się nudzi, nie ma się czym zająć, to może wejść na Discorda, to jest dużo osób, kto się znajdzie do pogadania i są ludzie z całego świata, z różnych tematów, więc jakby znajdzie się kogoś do towarzystwa. Tak, tak. A czasami na przykład jesteś w związku z kimś 10 lat albo nawet 20, w jakimś małżeństwie żyjesz, wszystko robisz dla tej osoby, poświęcasz dla niej wszystko. A potem się okazuje, że ten człowiek cię zostawia, ta kobieta, ten mężczyzna. I okazuje się, że cię tak naprawdę oszukiwał. Zadał ale tam... Tak, ale to szczęście po prostu nie wychodzi, życie. Bo jest takie życie, prawda? Bo ja na już przykład... Nie musi... Bo ja na przykład też mam takiego kolegę, nie, że taki przystojny chłopak, architekt i jego ojciec tam 2 lata temu zmarł, taki naukowiec. No i sprawy spadkowe zaczęli załatwiać. I się okazało, że ten ojciec miał po prostu drugą rodzinę. Że miał syna drugiego w jego wieku. I z jego matką był w małżeństwie, a miał drugą kobietę też w Krakowie. Syna, tylko z tą drugą nie był w małżeństwie, nie? Że on po prostu żył na 2 domy i ta druga kobieta nie wiedziała w ogóle też o istnieniu. No podwójne życie prowadził, tak. Jakby też znasz ten temat, ale Elu, a mogłabyś opowiedzieć jakieś bardziej pozytywne historie o związkach, bo takie też się zdarzają. A czy większość się nie wychodzi po prostu to jest życie, nikt czegoś złego bardzo nie zrobił. Duża część się psuje, bo ktoś coś robi źle, a mniejszość to są te fajne pary, że są ludzie w wieku 80 lat i są od 50 lat ze sobą, ale to jest mniejszość. Tylko skończę jeszcze, że on w końcu się rozstał z tą żoną i potem już nie wiedzieli, co się z nim dzieje, on żył z tamtą kobietą. Także nie było tak, że mieszkał jedną noc w jednym domu, potem w drugim, nie? Także aż tak to nie. Ale no nie wiem, co pozytywnego. Po prostu teraz jest trochę ten przeżytek tych małżeństw, także ja już teraz to nie jest takie modne, że ludzie żyją ze sobą i chcą się razem starzeć i być ze sobą, nie? Że... Bo to jest trudne. Są takie pary, nie? Ale ja na przykład nie jestem pewna, mówię teraz dla osób, które są same i nie wiadomo, czy sobie kogoś znajdą, tak jak ja, że ja na przykład nie jestem przekonana, czy ja chcę z jakimś facetem mieszkać w jednym domu i się z nim starzeć, nie? Ja to rozumiem, no ja na przykład nie mam zamiaru mieszkać nawet z żoną w jednym domu, czy mieszkaniu dłużej niż miesiąc naraz, znaczy z przerwami. No i ale na przykład mieszkam z jakimś tam facetem i on się starzeje, w końcu taki stary dziad. Kurde, nie, chyba bym taki z jakimś dziadem chodzić gdzieś po ulicach. Ja robię sama, nie? Jest taka ciekawostka, jeśli chodzi o rozpad małżeństw, to jest taka dosyć stara teoria, socjologiczna, stara, nie pamiętam, chyba XIX wiek, czy XX, nie, przepraszam, co mówię, druga połowa XX wieku z Ameryki, że to jest wina tego, znaczy jeden z przyczyn jest taki, że ludzie się tam nudzą sobą, że tak powiem, że śpią w jednym łóżku, nie? Kiedyś sypialnie było osobno i nie widziało się tego partnera zaspanego, tam, nie wiem, na kacu i tak dalej i zawsze się człowiek starał, nie wiem, umyć włosy, tak? Się wystroić, jak już szedł spać, nawet nie mówiąc o innych rzeczach, a potem ludziom się nie chce, bo są na co dzień i się nudzą. I sobie nie radzą z tą nudą i szukają wrażeń gdzie indziej. A no tak, może tak być. A teraz pomyślałam w ogóle, że to jest fajna sprawa mieć takiego asystenta, asystentkę na takiej głosówce, nie? Bo jak na przykład sama gadam na tych live'ach, to po prostu ciężko mi jest samej, nie? Fajnie by było mieć drugą osobę, żeby tam coś... Z mojego ręcznego doświadczenia jest dużo łatwiej, jak jest nawet chociaż u mnie, znaczy powiem akurat o sobie, jak miałem chociaż jednego widza na czacie, to jest dużo lepiej, bo można z kimś porozmawiać, do czego się odnieść, ktoś coś powie mądrego albo niemądrego. No jest trochę łatwiej, tak? Niż samemu gadać. Tak, tak. No mi to właśnie teraz pomaga. Fajnie, że jesteś. Będziesz moim tym, takim... Bo Janys spełniał taką funkcję do tej pory, no ale jakoś tak po prostu się trochę teraz zasmuciłam tym wszystkim, co się stało. I no bo teraz to mienia, ale Janys jest do tego świetny. Janys jest świetny, żeby jak są jakieś takie dymy lepsze, bo on jest bardzo szczery i też bardzo bezpośredni, też potrafi kogoś sterować, potrafi kogoś wyzwać i to nie jest na poważnie.
potrafi też chyba grozić, bo też miał takie zarzuty od głupich ludzi, że komuś groził, a to po prostu... no tak, tak, to nawet głosówce było, no nieważne, ale no to Janusz jest bardzo dobrym asystentem, tylko specjalizacja dymy, tak bym to nazwał, a też są potrzebne. Ja się właśnie zastanawiałam wczoraj, że nie są jakieś dymy, nie? Czy to się dzieje naprawdę po prostu? Ale boję się, że jednak, że on tak naprawdę zareagował, no. A czy mi się wydaje, że faktycznie no, był zły w tamtym momencie, ale teraz już nie jest, nie? No to ty też czasami jesteś zła, ja też jestem, no ja nie jestem, jestem wyjątkowy. Ale to normalne, ważne, żeby się pogodzić potem, prawda? No tak, tak. Słuchajcie, kochani, to co, powiedzmy coś faktycznie wesołego na koniec i ja będę się wyłączać. To co? Dzisiaj jest co? Poniedziałek dopiero, tak? Trzeba się tutaj zorganizować. Live'a mam w piątek. Ćwiczę sobie trochę. Wczoraj próbowałam robić brzuszki, to miałam zakwasy i tylko 20 brzuszków zrobiłam. No i... Normalne, nie? I każdy zaczynał od jakiejś ilości. Także dzisiaj mam przerwę. Filmy jakieś chcę pomontować, to co mam. Pytajcie jeszcze o coś, widzowie, na koniec i idziemy spać. Co tam powiedzieć ciekawego? Kogo my tutaj mamy? Zaraz kogoś tutaj wywołamy. Kogo ja tutaj znam? Ja tak po prostu, to ja nie znam tych osób tutaj. Czarny kruk to chyba nie od nas taki użytkownik. Zobaczmy, kogo my tu mamy znajomego. Wszystkich, to był fajny, to powyrzucałam, nie? Jest Paladyn. Ale jest dużo osób takich. Ty się teraz, Maciek, nazywasz ten twój kanał? Jak? Kampania dobrej zabawy? To jest tłumaczenie, jest po angielsku, ale to nie istotne teraz, ale jak Paladyn jest, to może słucha, to jest z tych osób, które kojarzę, jest najmądrzejszy na razie, które znalazłem na liście, chyba że nie chce mówić po prostu. Był na czacie, w sensie był na tekstówce, ale może coś robi, tylko sobie słucha w tle. Słuchaj, ale... Nie, chyba go nie ma. Ojej. Ty nie zmieniaj, Maciek, cały czas. Masz kampania dobrej zabawy, teraz się nazywa twój profil, tak? Znaczy mój profil na tym, na tutaj na Discordzie twoim, tak. Kompania dobrej zabawy. A na YouTube też, nie? Dobra zabawa kompany przez C. Chyba w opisie mam albo nie mam. Może tam to dam po prostu. Ale ja tam nie ma co tego o tym wspominać, ja tam nic jeszcze nie robię. Musiałem zapłacić. A nie możesz się tutaj nazywać tak samo jak na YouTube, bo ja nigdy nie mogę zapamiętać, jak ty się nazywa. Znaczy mam drugie konto, które jest właśnie tylko do tego, na Discordzie tylko do tego i je używam, ale tutaj jestem ja jako ja, tak? A tamto konto używam, jak się wypowiadam z mojego kanału, którego jeszcze nie uruchomiłem, bo zacząłem coś robić, ale no, wracam do tego w 3 miesiące. Jest tu osoba taka, nazywa się Niefajna, ma taką ikonkę, takie czerwone włosy. Na pewno się nie odezwie, ale no straszne takie memy na mój temat wkleja i na serwerze Przystanek Rozborowo i Łarka na serwerze. To aż się przykro robi, bo pokopiowałam sobie tego trochę i widzę, że jest tutaj na tym kanale naszym, na rozmowie, ale pewnie się nie odezwie. Nie no, może się odezwie, dajmy szansę. No, nie każdy hejter jest tchórzem chyba, nie? Ale że komuś się tak chce po prostu siedzieć i wklejać jakieś takie okropne plakaty, nie wiem. No nudzi się, no nudzi się w domu. Ciężej jest na przykład wyjść, spotkać się z kimś twarzą w twarz. Albo... Nie wiem, czy ta ona sama to robi, on, czy skądś to bierze, bo to są w jednym stylu takie robione grafiki. Znaczy, stylu... Ja mam nadzieję, że robi ta osoba to sama, bo wtedy by robiła coś, jeśli nawet to jest niefajne, to przynajmniej coś tworzy, nie? A ktoś tylko kopiuje, to jest zwykłym pasożytem trochę, nie? I nic nie dodaje do siebie. No, jeszcze tak. To są krzywdzące rzeczy. Ale tu jest na przykład taki użytkownik, co u nas często pisze Nosferatu. Może się Nosferatu odezwie. Nosferatu, powiedz coś?
Zaraz, nie chcą się odzywać. Sadam jest. To jest mądry chłopak, nie wiem, czy on... Może jest wyciszony? Ale Sadam to ciągle coś gada. To. Ale no, teraz jest może jego chwila, nikt inny nie chce, no to... A jest, jak rozmawiali na głosówce długo, jest w porządku całkiem. Zuzlu, kto to jest Zuzlu? Może Zuzlu się odezwie. A Ziuta? Ale Ziuta. Też widziałem, że z nami słynny polski reżyser, Roman Polański. Może on się odezwie, bo na czasie się odzywa. No jest mój chyba hejter, bo on mnie dużo po prostu... Słuchajcie, bo jak się nie będziecie odzywać, to zrobię tak, jak kiedyś zrobiłam, że kto się nie będzie odzywał, po kolei banuje. No i wszyscy czują się jak wezwani do odpowiedzi w szkole, dlatego taki stres. Nikt nie chce wyjść przed szereg. Jestem, tylko szukałam guzika. Cześć. Hej. A kto mówi? Ziuta. A Ziutka? Tak, to ja. I co powiesz, Ziutko? Ziuto? Jak ty masz naprawdę na imię, Ziuta? No jasne. Nie, a jest takie imię w ogóle? Jest. Nie no, nie Genovefa tak. Genovefa to jest. Zdrobnienie od Genovefa chyba. Powiedz coś wesołego, bo chcemy tu jakimś wesołym akcentem skończyć. Nie wiemy, co by tutaj ci powygłupiać na koniec. Ojejku. O tej godzinie coś wesołego? Zaśpiewaj coś. O nie, na pewno nie. Ale dobry masz głos, byś mogła coś zaśpiewać. No. Nie dzisiaj, dobrze. Nie. No to nie wiem, jakiś żart. Ja ci mogę głupie pytanie zadać na przykład. Możesz. Którą ręką się podcierasz? Następna. No nie mam więcej głupich pytań. Wyczerpałaś mój limit. Ale nie możemy tak robić, bo nikt nie będzie chciał z nami rozmawiać. Dobra, nie, normalne pytanie. Mogę pochwalić, że podcieram się prawą, a co to za problem? Ja się podcieram lewą, bo jestem manikutem. No właśnie. Dobrze, myślę, że ten wątek już wystarczy. W sensie... Juta nie chciała powiedzieć, bo podciera się papierem. Dokładnie. Ja się podcieram gazetą. Badumc. O. Słuchajcie. Ale w ogóle po prostu, a co myślicie o tym, żeby zrobić, no fajnie by było, jakby się tam osoby, które są na tym Discordzie, coś więcej o sobie mówiły. Kim są tam z zawodu, w sensie, bo czasem są różne fajne osoby i można potem ich o coś pytać. Może się okaże, że mamy w naszym gronie jakiegoś studenta medycyny, albo prawa, albo hydraulika, który poradzi, co tam jak rurę pęknie, to naprawić coś innego. Paladin się zna hydraulice, to już jego można pytać. Bo wszyscy są tacy anonimowi, nie? A fajnie by było na Facebooku, to przynajmniej wiadomo, kto jest kim, nie? No, taki kącik zapoznawczy byłby całkiem ciekawy. Wywiady z widzami. Żeby ten, kto się nie obawia tam coś o sobie więcej powiedzieć, no to byłoby fajnie, bo tak rozmawiać z tymi ludźmi i nie wiadomo, kto jest kim, nie? Nie ma, ludzie nie dają swoich zdjęć, tak, tylko mamy tutaj, patrzcie, ile mamy kotów. Koty są najlepsze. Dokładnie. Marki kotów są, jakieś zwierzątka, mamy wampira jednego, zakonnica jest jedna, pali papierosa. Jest zakonnica z papierosem? Tak, MW. Okej. Okay. Picia kocia ma moją twarz. Hotel bujany nawet jest. Sosnek. z obrazkiem sosnku. Ale ludzie to mają wyobraźnię, nie? Sosnek jest wampirem, ja wiem. Buster ma ładny obrazek profilowy, bo ma takiego koteczka. Tak, mam otwarty właśnie przypadkiem też.
To ze Shreka. Słuchajcie, kochani, no to dobrze, no to było mi niezmiernie miło. Dzisiaj chciałam po prostu tak pokazać, że ja nie muszę na nikogo krzyczeć, przeklinać, szaleć i nikomu dokuczać, że mogę coś mądrego powiedzieć, żeby... No bo chciałam udowodnić, że wczoraj to było dużo emocji niepotrzebnych. No, także jak chcecie, to sobie jeszcze tutaj pogadajcie. Przypominam, że nagrywałam to i ja sobie teraz wyłączę ten komputerek. Sprawdzę, czy córeczka śpi, to znaczy wyłączę tego Discorda i to nagrywanie w OBS Studio nagrywam. Sprawdzę, czy córeczka śpi. Może sobie pójdę sobie może po to piwo i wtedy wrzucę na kanał ten film, a może sobie nawet zmontuję jakiś film z wakacji i wrzucę, bo się teraz nakręciłam tak pozytywnie do życia. Natomiast muszę wam powiedzieć, że tutaj właśnie jedna osoba z mojego kręgu mi pomogła ustawić tutaj w OBS-ie te wszystkie rzeczy. Także bardzo dziękuję. No nie chcę zdradzać, kto mi pomagał, bo mnie proszono, żeby nie mówić. Połączyłam się po prostu z kimś za pomocą programu Teamweaver, że dwa komputery się połączyły. I tutaj ktoś, kto ma takie zdolności informatyczne, mi wszystko poustawiał w OBS-ie. Trzeba było włączyć Discorda. Będzie taka fajna plansza, na niej będzie widać ten czas w przedpokoju, będzie widać, kto mówi. No i się znowu zdenerwują ci ludzie z tych innych serwerów, że będziemy mieć nagranie własne. Mam nadzieję, że mi się to dobrze nagra, bo boję się, że coś źle kliknam i gówno z tego nic nie będzie. Ale klikam w ten OBS i tam jest taki czerwony przycisk i piszę, że reset i jest nagrane 3 godziny 19 minut. No to kurde, chyba się nagrało coś, nie? To dobrze, przynajmniej te wszystkie wyświetlania, które idą do innych, pójdą do ciebie z tych głosówek. Tak. No, a w sumie mi tam nie zależy na tych wyświetleniach, tylko chodzi o to, żeby po prostu jednak coś nawet na ten kanał było, bo powiem szczerze, źle się czułam przez miniony tydzień i w ogóle nie było filmu na kanale, nie wiem, zauważyliście, muszę to po prostu nadrobić. No, no to kochani jesteście. Będzie dobrze. Myślę, że jeszcze Marka zobaczę. Ale w każdym razie pozakładam sobie jakieś takie jeszcze strony randkowe. Może się zmuszę i tam się po prostu gdzieś poumawiam z jakimiś facetami, nie wiem. Ale no to tak... chyba musisz przeglądać sobie, co tam ci zaproponowali. No. I ty ale... pokazywać, co lepsze ciacha, co cię tam... Tak, tak. No właśnie, Elu, jest w ogóle taki program jak ten, te 12 randek Dody czy coś takiego i ona się umawia z różnymi chłopami. Ja bym cię widziała w takim programie, mogłabyś wybierać i przebierać do woli. A ona to ma, to w telewizji będzie szło, czy to jest w internecie? To teraz jest chyba, no. Ale ona, ja podejrzewam, że to jest tylko taka ustawka i ona ma już tam faceta jakiegoś wybranego. To jej się... chyba jakiś psycholog wybierał, czy tam jacyś ludzie je wybierali, tych kandydatów i ona później po randce rozmawia z psychologiem, jak jej się podobało. Ale myślicie, że ona się faktycznie z kimś tam zwiąże? Nie wiadomo. Jak ona ma takie wygórowane oczekiwania? Albo po prostu może... Ale nie tak... musi, nie musi, chcę popróbować może. Ja muszę zniknąć, bo mi się telefon rozładowuje, jestem na stacji kupować alkohol na wieczór, więc do usłyszenia. Później. Pa. No pa. Elu, gdybyś chciała tą Dodę obejrzeć, to jest na Polsat Go. Można za darmo sobie zrobić konto i można sobie oglądać też za darmo. I nawet reklam nie widziałam tam zbytnio. Polsat Go. No, ale ja powiem wam, że ja z doświadczenia, bo ja trochę się orientuję w tych telewizyjnych programach, to oni robią takie ustawki, że często... Oczywiście jak się ktoś pozna za pośrednictwem takiego programu, to fajnie, nie? Tam rolnik szuka żony czy coś w tym stylu, nie? Ale oni często robią ustawki, że tak naprawdę przychodzi ktoś, że oni się uznali wcześniej i potem niby się poznali w programie Wielka Miłość, a już się wcześniej znali. A czasami jest tak, że po prostu
udają, że się tam sobie zakochali, poszli na jakieś randki, a tak naprawdę w ogóle im nie spotkali się, Częściowo ustawiony jest na pewno, bo Doda miała randkę z takim ginekologiem i tam była afera, że on mówił, że ta randka była bardzo fajna, że dużo było wyjęte z kontekstu, a ona z kolei mówiła, że w ogóle było inaczej. No także to, co jest w telewizji, to moim zdaniem z przymrużeniem oka trzeba oglądać. No. Ale myślę, że komentarze i te komentarze od Dody są ciekawe i te rozmowy z psychologiem. Bo też... Tak, Doda się tam bardzo... On ją krytykuje trochę też. Mhm. Bo ja kiedyś parę razy brałam udział i kierowałam osoby mojego banku twarzy do programu te rozmowy w toku Ewy Dżyzgi. Rozmowy w toku Ewy Dżyzgi. No to oni szukali ciągle jakiejś sensacji, kto tam coś opowie. Dawali do zrozumienia, że tam można kłamać, koloryzować, że niby przedstawiasz swoją prawdziwą historię. I charakteryzowali te osoby, tam przyklejali wąsy, dawali kapelusz, perukę. Tak, tak. I to po prostu często zachęcali ludzi, żeby coś tam nakłamać. Tym, że nie tak wprost, nie? Ale niby tam przychodzili ludzie, przedstawiali swoje prawdziwe historie życiowe, a to bardzo często było też wymyślane. Więc a nie myślałaś, żeby sama nie wierzę do programu? Po prostu nie wierzę telewizji. No. Nie, ja czegoś takiego nie lubię. Albo ten program Magia na gości, nie? Że niby przychodzi tam kobieta do studia, albo facet, mężczyzna, jest tam tych 6 kabinek czy 7 kolorowych. Wcześniej nie zna tych ludzi. No załóżmy kobieta, nie jest, patrzę ze swojego punktu widzenia. No i jest tam 7 mężczyzn, pokazują mi najpierw nogi, potem te genitalia, brzuch. Tego akurat nie widziałam. Ja mam wybierać, nie? Najpierw na podstawie nóg. Kto ma najładniejsze nogi, to dalej. Nie, oni chyba najpierw do pasa, nie? No, nie oglądałam. Czyli wybierasz takiego, co ma najładniejszego członka, nie? Ale on będzie miał prawdopodobnie najmniej ciekawą twarz. Bo... I wybierasz jakiegoś umięśnionego, a w sumie twarz się bardzo też liczy, nie? Twarz się liczy. I potem wybierasz w końcu jednego faceta na koniec, metodą selekcji. I masz się na końcu sama rozebrać, no i potem całujecie się i za rączkę wychodzicie ze studia, no i idziecie na randkę, nie? No to już takiej większej głupoty ktoś nie mógł wymyśleć, nie? Sobie no, faceta... a mnie zastanawia, czemu tak facetów ciągnie do wysyłania w ogóle zdjęcie fiuta obcym kobietom. No, ale nie wszyscy tak robią. No bo myślą, że to jest sexy i że niespodziewany dick pic to jest szczyt marzeń kobiecych, tak? Ale to jest właśnie ta różnica. Kobieta, jak wysyła nagie zdjęcia facetowi, to tak, dba o światło, dba o kąt, dba o to, żeby się tam dobrze ustawić, tu zakryć, to tu coś odsłonić, a facet wyśle chuja i po zawodach. No wiem już dlaczego. Nie powiem inaczej. A ja wiem dlaczego. No, to zdradź. No, ponieważ my lubimy dostawać nagie fotki, więc myślimy, że wy też, no a to działa trochę inaczej. Nie, jak ja na przykład jakiś facet mi wysyła po prostu zdjęcie gołego kutasa, to ja go od razu blokuję. Nie, no to zależy. No sam dick pic to nie jest nic nadzwyczajnego, ale są męskie akty, które potrafią być naprawdę ładnie, porządnie zrobione. To nie jest też tak, że... Nie no, akty i fotografia artystyczna to jest co innego. Ale taki znienacka... Nie, no moim zdaniem to... No nie wypada tak robić i to jest takie, no nie na miejscu. Ale no lepiej zostawmy ten temat, bo ten temat jest niebezpieczny. Słuchajcie, no to dobra, to co? No jak chcecie, to sobie tutaj rozmawiajcie dalej. Ale
mi się nie chce z tymi pato-youtuberami gadać. Następnym razem kogoś innego zapraszamy, bo po prostu... No, trochę się nudziłam z tymi chłopakami, a wy? No, strasznie nudni. Rafał tu trochę tak nudzi, nie? On to lubi taki monolog sobie strzelić. No, no. Już nawet wczoraj było ciekawiej, bo przynajmniej żeśmy się tam po prostu kłócili, nie? Chociaż Marek się nawet odzywał. Ale jaja. No to dobra, to słuchajcie, no to co? Nie martwcie się nic, wszystko będzie dobrze. Ja się wyłączam. A wy jak chcecie niektóre osoby, to sobie tu możecie jeszcze zostać, pogadajcie sobie. No i ja potem tak za pół godzinki to postaram się wrzucić ten film na kanał do godziny. Jutro ci to nie słuchali, no to sobie posłuchają, a następnym razem to napiszcie jakieś propozycje. Wymyślcie. Głosówkę chyba dopiero za tydzień zrobię. Albo przed live'em. Ale coś na wesoło. Musimy kogoś zaprosić. Coś tam na wesoło bardziej, nie? Kurde, teraz będzie nudno, jak już nie będę się kłócić z Markiem, narzekać na niego, nie? Widzicie, jaka po prostu nuda nastąpiła w naszym tym, na naszym Discordzie. No to dobrze, ale przynajmniej dzisiaj był spokój. No to fajnie, no to kolorowych snów. Ja wychodzę. Dziękuję bardzo wszystkim. Mam nadzieję, że nikt się nie odzywa, no to nie, chyba nie wszyscy zostali zablokowani, wyciszeni. No, no to dobranoc, kolorowych snów. I wymyślcie, co na następną głosówkę, bo nauczyłam się nagrywać, jak fajnie wyjdzie, to myślę, że dzisiaj jest poniedziałek. To może w środę, czwartek zrobić jakąś głosówkę. A jak nie, to w przyszłym tygodniu. No, no to pa, dobranoc. Jeszcze potem się pożegnam na przedpokoju. No to pa, bye bye.